Ziemskie pole magnetyczne skrywa fascynującą historię. Okazuje się, że słabnie ono z dnia na dzień. Dzieje się tak przez ostatnie 3000 lat, a jeśli ten trend się utrzyma w ciągu tysiąclecia, możemy mieć kłopoty. O co w tym wszystkim chodzi? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Magnetyczna północ staje się południem i odwrotnie. Dość szalone, prawda? Kiedy tak się dzieje, ochronna tarcza magnetyczna naszej planety może osłabnąć, umożliwiając uderzenie w nas większej ilości promieni kosmicznych. Te wysokoenergetyczne cząstki z wszechświata są w stanie powodować awarie elektroniczne w naszych satelitach i wytwarzać pierwiastki, które mogą być dla nas szkodliwe. Ostatni raz odwrócenie się biegunów miało miejsce między 772 tysiące a 774 tysiące lat temu. Na szczęście ludzkość ma kilku całkiem mądrych ludzi, którzy badają historię ziemskiego pola magnetycznego. Pobierają rdzenie osadów z dna morskiego i badają stopień namagnesowania skamieniałości, aby dowiedzieć się, kiedy odwrócenia te miały miejsce i kiedy mogą się powtórzyć. Inna grupa naukowców bada anomalię południowoatlantycką. Rozległy region ziemskiego pola magnetycznego, który jest około 3 razy słabszy niż pole na biegunach. Korzystając z danych z wielu satelitów, próbują dowiedzieć się, co powoduje to zjawisko i jak może się ono zmienić w przyszłości. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak osłabione pole magnetyczne wpływa na nasze satelity i na Ziemię. Oczywiście obecne pokolenie nie będzie świadkiem tych zmian, ale to sprawia, że zastanawiasz się, jak ta planeta może wyglądać do góry nogami, pod względem magnetycznym. Astronomowie z NASA ogłosili również, że za 4 miliardy lat galaktyka Drogi Mlecznej zmieni swój wygląd po kosmicznej kolizji, która wstrząśnie niemal wszystkim. Nie mówię tu o małej stłuczce, a o tytanicznej kolizji z naszą sąsiednią galaktyką Andromedy. Ludzkość będzie musiała przytrzymać swój kosmiczny hełm, ponieważ Słońce może zostać wyrzucone w nowy region galaktyki. Jednak nasza Ziemia i Układ Słoneczny prawdopodobnie nie zostaną poważnie dotknięte. Jak to możliwe? Należący do NASA kosmiczny teleskop Hubble'a wykonał bardzo dokładne pomiary ruchu Andromedy. Mimo że galaktyki wpadną na siebie, gwiazdy każdej z nich znajdują się w takiej odległości, że nie zderzą się z innymi gwiazdami podczas spotkania. Zostaną jednak wyrzucone na różne orbity wokół swoich nowych centrów galaktycznych. Według symulacji nasz Układ Słoneczny zostanie prawdopodobnie wyrzucony znacznie dalej od galaktycznego jądra niż obecnie. Odłóż teleskop na bok, nie musisz zaczynać odliczenia. To wydarzenie jest zaplanowane za około 4 miliardy lat, więc szanse na to, że będziemy jego świadkami, są zerowe. Saturn w końcu straci swoje pierścienie. Na szczęście my również nie będziemy świadkami tego smutnego wydarzenia. Najwyraźniej pierścienie są wciągane do Saturna jako pyłowy deszcz cząstek lodu, a wszystko to pod wpływem pola magnetycznego samego Saturna. Według badań NASA deszcz pierścieni odprowadza z pierścieni planety taką ilość wody w różnej formie co pół godziny, która mogłaby wypełnić basen olimpijski. Cały system pierścieni prawdopodobnie zniknie w ciągu 300 milionów lat. Naukowcy są zdania, że powinniśmy uważać się za szczęściarzy, że w ogóle jesteśmy świadkami istnienia systemu pierścieni Saturna, ponieważ prawdopodobnie znajduje się on w połowie swojego życia. Jeśli jednak pomyślimy o tym, że pierścienie wokół planet mogą być tymczasowe, istnieje szansa, że już przegapiliśmy gigantyczne systemy pierścieni Jowisza, Urana lub Neptuna. Planety te mają obecnie wokół siebie tylko cienkie pierścienie. Naukowcy od dawna debatowali nad tym, czy Saturn uformował się wraz ze swoimi pierścieniami, czy też planeta nabyła je później. Nowe badania sugerują, że to drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, wskazując, że raczej nie są one starsze niż 100 milionów lat, podczas gdy sam Saturn ma około 4,5 miliarda lat. Co spowodowało pojawienie się pierścieni? Cóż, istnieje kilka teorii. Jedna z nich sugeruje, że mogły powstać, gdy małe lodowe księżyce na orbicie wokół Saturna zderzyły się, być może dlatego, że ich orbity zostały zakłócone przez holownik grawitacyjny z poruszającej się obok asteroidy lub komety. Ciekawicie, jak może wyglądać człowiek w przyszłości? Jest mało prawdopodobne, byśmy doczekali się poważnych zmian jeszcze za naszego życia. Wybierzmy się jednak w podróż do przyszłości i zastanówmy się, w jaki sposób możemy ewoluować. Czy staniemy się cyborgami z różnymi fajnymi implantami maszynowymi? A może hybrydą biologicznych i sztucznych istot? Aby zrozumieć naszą ewolucję, musimy spojrzeć w przeszłość. Milion lat temu Homo sapiens nawet nie istniał.
Istniało jednak kilka innych podobnych gatunków, takich jak na przykład Neandertalczyk. Dziś ludzie stali się wyżsi i bardziej wytrzymali. Być może w przyszłości będziemy mniejsi, aby móc oszczędzać energię, ponieważ przewiduje się, że nasza planeta będzie coraz bardziej zatłoczona. Mówiąc o zatłoczonych planetach, życie w tych nowych warunkach oznacza, że musimy się dostosować i to szybko. Nieustannie wchodzimy w interakcje z wieloma ludźmi, a zapamiętywanie imion staje się kluczową umiejętnością. Na szczęście technologia może nam pomóc dzięki implantom mózgu, które poprawią naszą pamięć. W przyszłości możemy również używać technologii jako części naszego wyglądu. Wyobraź sobie sztuczne oko z kamerą, która potrafi odczytywać różne częstotliwości światła. Oczywiście przewidywanie przyszłości za milion lat jest czystą spekulacją. Możemy wykorzystać bioinformatykę do przewidywania najbliższych wydarzeń. Trendy demograficzne sugerują, że obszary miejskie staną się bardziej zróżnicowane genetycznie, podczas gdy obszary wiejskie będą mniej zróżnicowane. A co z przestrzenią kosmiczną? Jeśli skolonizujemy Marsa, nasze ciała mogą się zmienić z powodu niższej grawitacji. Może będziemy mieć dłuższe ręce i nogi, a nawet izolujące włosy na ciele, jak nasi neandertalscy kuzyni. W przyszłości nasz Księżyc również będzie świadkiem dramatycznych zmian. Za około 5 miliardów lat w tym zakątku Wszechświata zrobi się naprawdę ciekawie. Na razie Słońce znajduje się w fazie głównej sekwencji, spalając wodór jak nikt inny. W przyszłości w fazie czerwonego olbrzyma Słońce będzie nadymać się jak balon, aż jego atmosfera pochłonie naszą ukochaną Ziemię i Księżyc. Nasz naturalny satelita, który już teraz oddala się od Ziemi, zostanie zniekształcony pod wpływem Słońca. Jego orbita ulegnie zachwianiu i znajdzie się bliżej Ziemi podczas fazy nowiu niż podczas pełni. A to nawet nie jest najgorsze. Gdyby pozostawić go samemu sobie, Księżyc nadal oddalałby się od Ziemi, aż w końcu potrzebowałby prawie 50 dni, aby nas okrążyć. W miarę jak Słońce kontynuuje swoją podróż, jego atmosfera będzie ciągnąć Księżyc i powodować rozpad jego orbity. Ostatecznie nasz satelita rozpadnie się, formując pierścień gruzu okrążający Ziemię. Mówimy tu o wszystkich jego górach, kraterach, a nawet flagach, które tam zostawiliśmy. Wszystko rozrzucone dookoła. Istnieje szansa, że Słońce zrzuci wystarczającą ilość masy, aby uchronić Ziemię i Księżyc przed całkowitą zagładą. Lub, jeśli będziemy mieć szczęście, Słońce straci 20% swojej masy, a my pozostaniemy cali i zdrowi. W tej chwili to tylko teoria, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze czerwonego olbrzyma w tej fazie. Sam Wszechświat również może pewnego dnia stać się całkowicie ciemny. Naukowcy nie są w stanie przewidzieć tego z absolutną pewnością, ale mogą snuć pewne przypuszczenia. Obecnie nasz Wszechświat ma 13,77 miliarda lat i wciąż rodzi nowe gwiazdy. Mówi się, że w końcu po upływie około biliona lat narodzi się ostatnia gwiazda. Będzie nią mały czerwony karzeł, zaledwie ułamek wielkości naszego Słońca. Te gwiazdy wygrywają, jeśli chodzi o długość życia, powoli pijąc wodór, aby utrzymać swoje reakcje termojądrowe. Ale nawet one nie mogą żyć wiecznie. Za około 100 bilionów lat zgaśnie ostatnie światło. Wszechświat stanie się ciemny i samotny. Ale na szczęście nie będzie nas tu, aby zobaczyć, jak wszystko zanika.